Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Dzień dobry, nazywam się Sabina Janusz. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy a moimi gośćmi są wspaniałe warsztatowiczki, które w doskonały sposób umieją przekazać obwarzankową wiedzę. Zuza i Ewa. Witam was bardzo serdecznie. Cześć, cześć, to. witamy cię serdecznie. Chciałabym, żebyście na początku wyjaśniły, co to w rzeczywistości jest to Żywe Muzeum Obwarzanka, z czym się kojarzyć i co możemy w nim znaleźć. E, chodzi o to, że przychodzicie do naszego muzeum i w interaktywny sposób możecie zyskać naprawdę bardzo ciekawą, ponad 600-letnią wiedzę na temat obwarzanka, i każdy uczestnik wychodzi ze swoim obwarzankiem. Także poprzez przygotowywanie tego produktu też można się dowiedzieć, czym on jest, jak jest związany z Krakowem, etc. Kulinarnie patrząc, od wielu, wielu lat obwarzanek jest właśnie jednym z głównych symboli Krakowa. Kiedy wpadliście na pomysł utworzenia Muzeum Obwarzanka i czemu od tak niedawna, yy, czemu nikt wcześniej nie uznał, że jest to świetny sposób na kultywowanie tradycji? No to jest w ogóle bardzo ciekawe. Z tego miejsca pozdrawiamy naszą szefową Martę, bo właśnie ten pomysł zrodził się na Marcie e, dopiero gdzieś przed 2017 rokiem, bo nasze muzeum właśnie funkcjonuje od listopada 2017. Marta odwiedziła najstarsze muzeum takie w Polsce, czyli muzeum piernika w Toruniu. I wtedy stwierdziła, że skoro obważanek od tylu lat jest w Krakowie, to czemu on nie ma takiego miejsca? A muzeum mimo wszystko może być lekko mylącą nazwą? Biorąc pod uwagę właśnie nasze przyzwyczajenie do patrzenia na takie instytucje, ponieważ w Waszym muzeum nie ma eksponatów, prawda? Nie, po prostu tylko i wyłącznie warsztaty. Skupiamy się na interakcji z osobami, które do nas przychodzą. Skąd pomysł w takim razie, żeby w nazwie było to słowo muzeum? żywe muzeum, no bo jednak tutaj to jest związane z historią, tak? A to nie jest ważne, to nie jest muzeum żywego obwarzanka, żeby nie uciec. Tylko żywe muzeum obwarzanka. Czyli właśnie to, że tym głównym naszym produktem są warsztaty, nie samo zwiedzanie, oglądanie, tylko to, że po prostu przychodzi, się i robi tego obwarzanka. To w takim razie przejdźmy do samego obwarzanka, który jest można by rzec głównym punktem programu. Co to jest obważanek, i może od razu skąd wzięła się nazwa? Jest to po prostu tradycyjny wypiek. Nazwa pochodzi od procesu, który jest bardzo istotny dla tego produktu, czyli od obważania. Inaczej, ważenie w języku staropolskim oznacza gotowanie, więc nasze obważanki są obgotowywane, czyli obważane w gorącej wodzie. Dzięki temu nasze obważanki rosną w środku, a na zewnątrz tworzy się chrupiąca skórka i też dzięki temu zachowują swój kształt oraz taką gładką powierzchnię to teraz zadam pytanie, które zdecydowanie musi paść, gdy rozmawiamy o obwarzanku, ponieważ bywa nawet powodem do sporów między turystami, a także samymi krakowianami. A mianowicie, czym różni się obwarzanek od presla i dlaczego nie powinniśmy ich ze sobą mylić? Dlaczego nie powinno się używać tych nazw zamiennie? One różnią się od siebie, uwaga, w niewielu aspektach raczej pochodzeniem. Bo oba produkty się obważa, Obra, oba produkty są pieczywem. Drożdżowe. Ale precle są ich dwa rodzaje: twarde oraz miękkie. Jeśli chodzi o precle twarde, to są najstarsze i ja się obważa również tak samo jak obwarzanki. To właśnie precel został symbolem cechu piekarzy, który został założony mniej więcej w XIII wieku, czyli ponad 100 lat przed napisaniem zdaniu o zakupie obwarzanka. Więc to też daje nam do myślenia, czy precel nie był przypadkiem w Krakowie już dłużej? Taki precel obważany dosłownie tak samo jak obwarzanek, czyli po prostu w gorącej wodzie, bez żadnych dodatków. Jest twardy, jak suchar, tak naprawdę. Ale są również precle miękkie i one ogółem pochodzą z Bawarii. Precel bawarski jest najbardziej popularnym preclem miękkim i je obważa się w wodzie z sodą, i to jest nazywane laugatem. Czy mogłobyście pokrótce opisać, jak wygląda produkcja naszego krakowskiego obwarzanka i jak bardzo jest to skomplikowany proces? No więc tak, przede wszystkim musimy sobie przygotować sześć najważniejszych składników. Mąkę. Tutaj używamy zazwyczaj mąki pszennej. Możemy domieszać tak 30% mąki razowej, ale raczej to nie jest jakieś bardzo popularne. Sól, cukier, wodę. Jakiś rodzaj tłuszczu. Tutaj ogólnie nie precyzujemy. Kiedyś używano tłuszczu zwierzęcego. Teraz czasami na przykład jest używana margaryna. No i oczywiście już ostatni, najważniejszy składnik, czyli drożdże. Później nasze ciasto musimy zostawić do wyrośnięcia. Tutaj, ile ono rośnie, po prostu zależy, jaką mamy temperaturę. Jeżeli jest cieplej, no to wiadomo, nasze ciasto rośnie szybciej. No i jak już wygląda sam proces formowania obwarzanka? No tutaj zależy, czy te obwarzanki robimy tak tradycyjnie, można powiedzieć, chałupniczo, czy są one wykonywane w piekarni. Jeżeli robimy je tak, jak powiedzmy u nas na, w muzeum, no to bierzemy taki mały kęs ciasta, czyli taką kuleczkę i ją dzielimy na pół i z każdej tej małej kuleczki robimy sulki, czyli takie wałeczki. Słowo pochodzi od staropolskiego sulać, kulać, czyli po prostu rolować. I następnie po prostu te nasze sulki ze sobą zaplatamy, tak jakbyśmy sp splatali taki warkocz. Jak już tego naszego obwarzanka skręcimy, no to musimy wsadzić go do gorącej wody, czyli naszego obwarzanka obważyć. Co to znaczy? Czyli po prostu na kilka sekund, tak pomiędzy 5 a 15 sekund wsadzamy go do gorącej, wrzącej wody no i właśnie dzięki temu te drożdże przestają rosnąć i następnie te nasze obwarzanki po tym obwarzaniu zaczynają się kleić i dopiero wtedy dodajemy tą posypkę na naszego obwarzanka. A właśnie, jeśli chodzi o warsztaty, czy każdy bez względu na wiek może na nie przyjść? Zdecydowanie Naszą grupą, znaczy najczęściej odwiedzają nas rodziny z dziećmi oraz myślę, że osoby w wieku szkolnym, ale jak najbardziej mamy bardzo, bardzo, bardzo często przedszkola, już nawet trzylatki u nas e, robią obwarzanki z nami. Mamy również oczywiście naprawdę osoby przeróżne. I nie tylko mamy warsztaty grupowe, ale też warsztaty indywidualne. Ale jak ktoś chce, to zapraszamy na naszej stronie internetowej, macie wszystkie informacje o dostępnych warsztatach. Nawet można u nas zorganizować urodziny. To prawda, jest zabawa. <laughs> ja na Halloween robiłam dynżanka. To tak. była dnia obwarzanek. To tak było piękne. No, Ojej, to dynżanki były. Będą na... mo mogli Państwo zobaczyć zdjęcia na naszym e, chyba Instagramie. Tak. Jeszcze te I e, na Włośku robiliśmy serduszka. Serduszka o. też zawsze obwarzankowe robimy na dzień mamy. Czyli nie trzeba robić tylko kółka. To jest U nas bardzo nie. fajne. Także to jedyna taka szansa. Podobno obwarzanki sprzedawane są też w innych miastach w Polsce. Skąd mamy wiedzieć w takim razie, że obważone, którego kupujemy jest oryginalny? Czy da się to w ogóle sprawdzić? Jak najbardziej da się. Myślę, że uważne osoby są w stanie czasami zaobserwować na produktach coś takiego, jak chronione oznaczenie geograficzne. Czyli to jest certyfikat, który otrzymują właśnie produkty regionalne, żeby chronić ich dobro. W tym obecnie jest ponad 40 różnych produktów z całej Polski, w tym osypek oraz prędza. I obważanek jakby ktoś jeszcze nie wiedział. <grym> Więc po prostu jak chcecie wiedzieć, że kupujecie prawdziwe obwarzanki, ale to też w Krakowie, nie tylko, bo nie wszystkie obwarzanki, które u nas kupicie w naszym mieście są prawdziwymi obwarzankami krakowskimi, no to właśnie musicie szukać, czy to niebiesko-żółte słoneczko jest gdzieś przyklejone. Zgadza się. Oraz najlepiej, niezawodnym sposobem jest sprawdzić, czy pod spodem obwarzanka są ślady po rusztach, czyli szukamy linii oraz kratki i... Teraz uwaga, jak wygląda partacka robota, czyli podróbka maszynowa Ich jest pełno niestety, proszę uważać na to, żeby obwarzanki nie miały pod spodem kółeczek albo kropeczek. Takich. Kropeczek, tak, albo żeby nie były całkowicie płaskie. Jeśli są bardzo płaskie pod spodem, znaczy że są wypiekane na blachach, które imitują ruszta, więc są wytwarzane w 100% przez maszyny, nie są one certyfikowane oraz wykonywane zgodnie z tradycją, tak jak. Powinny. No i też można właśnie to zobaczyć po nazwie, bo mamy tutaj obważanka krakowskiego. Jeżeli gdziekolwiek kupujecie obważanka bądź tym bardziej na przykład precla krakowskiego, no to to jest zawsze podruba, tylko obwarzanki krakowskie. Oprócz tego, że robicie kanapki, tutaj jest taki kanapki To już wyższy level. Czy możecie zdradzić, czy są jakieś takie sposoby albo techniki jedzenia w których nie znamy, czy to jest raczej jedna wielka dowolność? Ja najbardziej lubię rwać po prostu obwarzenkę. Nie lubię go gryźć, tak wiecie, że macie obwarzenkę i go gryziecie. Tylko, że rwię sobie na talerzu obwarzenkę, kroję sobie osypka obok i jakby daję już obok i jem to wykałaczką. No to jest dziwne, No że wbijałam, nie wiedziałam, żebyś tak jadła. Nie wiedziałaś nie, ale szłam tak na mieście i tak jadłam, wzięłam na wynos tak obwarzanka, że nie zrobiłam sobie kanapki, tylko zrobiłam sobie takie, wiecie, mini, nie wiem. Tak, jakby, bo normalnie tam. jak macie te obwarzanapki u nas, to jest po prostu obwarzanek przycięty w pół, w poprzek i tam macie sobie wybrane składniki, ale na przykład ja najbardziej lubię się obwarzanka po prostu przekrojonego i posmarowanego masłem, a o, jeszcze to jak pycha. to są świeże, no to już w ogóle coś... Przepysznego, no ale myślę, że chyba takim najpopularniejszą metodą jest po prostu: chwycisz do ręki i przegryzasz. Po to one chyba powstały. To w takim razie na koniec mam do Was najważniejsze pytanie. Jesteście gotowe? Z jaką posypką uważany jest najlepszy? i tu. Teraz werbet. Z każdą. Poprawna odpowiedź mój akurat topy. Na początku u mnie jest ser. Uwielbiam warzągi z serem. Są przepyszne, są dziwne, ale przepyszne. Drugi to jest faworyt, to sezam. Wcześniej to była sól, ale ostrzegam, szybko się przejada. U mnie ta miłość do posypek się zmieniała, bo kiedyś uwielbiałam posypki z makiem, po czym poszłam do gimnazjum i ogarnęłam, że mak zostaje w zębach. I wtedy ta miłość <laughs> się skończyła i jednak chyba ja się skłaniam bardziej ku sezamowi. Sezam ma coś w sobie. No. Moimi gośćmi była Ewa Sienko i Zuzanna Szmuda z Żywego Muzeum Obwarzanka. No, Bardzo super, wam dziękuję. Dziękujemy. Dzięki